Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam wszystkie grupy rekonstrukcji historycznej, które pielęgnują tradycje różnej formacji wojskowej, głównie z II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Co roku przyjeżdżają do nas miłośnicy kawalerii, ale też i innych formacji z Garwolina, Warszawy, Krakowa, Wyszkowa, Kobyłki, Modlina, z pobliskich Mrozów i innych miejscowości. W tym roku mamy przedstawicieli 44 Pułku Piechoty Strzelców Legii Amerykańskiej z Warszawy, 10 Pułku Ułanów Litewskich z Zaręb Kościelnych, pododdziały witamy 5 Pułku Ułanów Zasławskich z Łosiewic i z Wyszkowa, Stowarzyszenie Kawalerii 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina. Proszę Państwa, witam również przedstawicieli szkół, innych zakładów pracy, także delegacje zespołu szkół imieniem 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Cysowa, miejscowości lubelskiej, gdzie w 1920 roku pułk okrył się chwałą w walce z oddziałami Armii Czerwonej. 7 Pułk Ułanów również patronuje szkole w Wiśniewie, gmina Jakubów. Również witam serdecznie uczniów i nauczycieli tej szkoły. Witam poczty sztandarowe, przedstawicieli mediów, mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic i wszystkich przybyłych gości. Dziękujemy, że chcieliście Państwo wziąć udział w naszej uroczystości znanej pod nazwą Święto 7 Pułku Ułanów Lubelskich, obchodzonych w końcu marca każdego roku na pamiątkę odznaczenia sztandaru pułkowego przez marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Giri Tutti Militare. Za wojnę 1920 roku zostało oznaczonych tym orderem tylko 5 pułków kawaleryjskich, więc 7 pułk został tym orderem odznaczony. Na placu Starego Rynku w jego północnej części osłony kościoła znajdują się 2 namioty. Jeden Muzeum Ziemi Mińskiej, drugi Towarzystwa Pamięci 7 Pułku. Szanowni Państwo, teraz przewodnictwo nad uroczystością na krótko przejmie pan kapelmistrz Marcin Ślązak. Proszę miejsce orkiestrę o odegranie hymnu. W wielkim procesie modernizacji polskich sił zbrojnych, że odpowiadam za przezbrojenie naszych sił zbrojnych. W trudnym momencie, kiedy wykonuję tą swoją pracę, zawsze myślę o tych, którzy tu w Mińsku podejmowali tą wielką odpowiedzialność za ojczyznę. Nie na darmo też z rąk zwycięskiego wodza otrzymaliście najwyższe odznaczenie, najwyższą nagrodę,
krzyż Virtuti Militari na sztandar pułku. Virtuti Militari, jakżeż piękne są te słowa i jak głęboką treść one w sobie kryją. Nieraz zadaję sobie pytanie, co jest główną cechą dobrego wojska podczas pokoju? Sądzę, że najistotniejsze jest, aby każdy podoficer, oficer, każdy żołnierz, każdy chociażby najdrobniejszą czynność wykonywał z myślą o wojnie, która przecież jest celem, sensem i racją naszego istnienia. Rozwijać swoją sprawność, ćwiczyć swe oko i swe ramię, kształcić i hartować swój charakter i wolę z nieustanną myślą o godzinie próby, która wcześniej czy później musi przecież wybić na zegarze dziejowym. Oto jest sposób pracy pokojowej dobrego wojska, oddziału pułku w czasie pokoju. Oto jest pułk, z którym chętnie wyszedłbym na wojnę. Oto jest pułk, z którym można polegać, któremu z zaufaniem powierzyć można każde chociażby najtrudniejsze i najbardziej odpowiedzialne zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja przypomnę, że właśnie podczas tego święta 23 marca 1938 roku generał Kazimierz Sosnkowski w mińskich koszarach objął oficjalnie szefostwo pułku po zatwierdzeniu tego faktu przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w listopadzie 1937 roku. Poprzez złożenie kwiatów pragniemy oddać cześć i pamięć o wszystkich bohaterach walczących o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Wiązankę składa Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich na czele z prezesem Andrzejem Osińskim, kosyście ułanów i generała Kazimierza Sosnkowskiego. Kwiaty składają radni miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
sobie bierze udział każdego roku w naszych uroczystościach. Bardzo dziękujemy. Kolejną wiązankę składa delegacja zespołu szkół imieniem ze szkoły podstawowej imieniem 7 pułku ułanów lubelskich z Wiśniewa, gmina Jakubów. Oto delegacja ze znanej, sławnej szkoły w Cycowie. Ja mówiłem już paniom, że kiedy organizowaliśmy wycieczki po Lubelszczyźnie, zawsze jeździliśmy, czy chodziliśmy od Kolana przez Puchową Górę do Cycowa. Znacie panie to powiedzenie, prawda? Znamy, ale nie często powtarzamy. Nieczęsto. Ja rozumiem, że to mężczyzna raczej, mężczyźni raczej wolą takie powiedzonka. Ale przejdźmy do spraw poważnych. Jesteście ułanami zafascynowani, tak? No tak, nasze tradycje sięgają do początku wieku XX. Próbujemy to kontynuować i odnajdywać się w tej tradycji. A daleko co się jedzie? Ile kilometrów? 170, około 200 km. Czyli ze 3 godziny przecież. No tak, i z powrotem też. Dali jeść już, czy jeszcze nie? Minszanie dali już jeść, czy jeszcze nie? No, mamy zaproszenie. Czy jest nadzieja na jakąś gruchówę, tak? Dzisiaj? Tak. Kierowca stoi w kolejce. Który raz jesteście tutaj? Trudno zliczyć. Jesteśmy co roku już od kilkunastu. Enty. A która to pani matematyczka jakaś może? Jest matematyczka. Czyli enty raz, może dobrze powiedziałem, tak? Dobrze. Jako polonista. Nie, co roku jesteśmy, także żadnej uroczystości nie ominęliśmy, także od kilkunastu lat chyba od się rozpoczęło. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, jak postrzegacie Mińsk Mazowiecki. Którego wcielił się Jerzy. Czy on się zmienia? Znaczy na pewno pięknieje, tak jak cała Polska. Natomiast my zawsze tutaj odnajdujemy takiego ducha łańskiego, którego ciągle szukamy u siebie w miejscowości i odnajdujemy. I tutaj takie podobne mamy odczucia. Także ile lat tam ułani stacjonowali u was? Proszę przypomnieć, co tam było. U nas bitwa tylko pod Cycowem roku 1920, natomiast nie stacjonowali. Aha, ale 7 pułk ułanów lubelskich stoczył tam. Tak. Zwycięską? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Proszę się szybko. W niedzielę obchodzimy Dzień Patrona. Znak właśnie zwycięskiej bitwy oznaczenia. To jest zespół szkół, tak? Zespół w Cycowie, tak. Proszę się przedstawić. Marciniak Wioletta, wicedyrektor. Małgorzata Cwulska, wicedyrektor. Szanowni Wanda Szawuła, polonista. Agnieszka Widzińska, nauczyciel historii. Marta Gawlińska, pracownik administracji szkoły. No to przekrój rzeczywiście, a dyrekcji głównej nie ma. Nie, pana dyrektora głównego nie ma. A, to facet. Tak. Ale w ubiegłym roku. A jeździ konno, pan dyrektor? Tak. Ale mamy stadninę w Cycowie, także... Aha, jest tak, prywatna, ale jeśli ktoś chce się uczyć, to jak najbardziej ma ku temu. Aha. Jeszcze tak ogólne wam zrobię ujęcie. O. Dziękujemy, jeszcze raz prosimy o oklaski. Władze Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów zapraszają wszystkich do współpracy. Ci, którzy chcą poznać i pielęgnować tradycję kawaleryjską, brać udział w rekonstrukcjach i inscenizacjach historycznych. Prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem, a do zapisywania się do towarzystwa zachęcają władze towarzystwa pan prezes Andrzej Osiński i wiceprezes Zenon Duszczyk. Niezła bryczka, nie? Oj. Zachęcamy do dalszego czynnego udziału w pikniku. Chciałybyście takie mieć, co? Taki wozik, nie? Na tym kończymy część oficjalną uroczystości. Dziękuję za uwagę.
przestać przeczą moc, lecz w urwaniu mnie osadzie, a z nami TV.